Czyniesz, że wynagrodzenie obustronne tylko z pozoru wydaje się dobrym rozwiązaniem? Zacznijmy od początku. Każdy biuro nieruchomości pracuje na własnych zasadach i tak, jak mu odpowiada. Natomiast dlaczego moim zdaniem wynagrodzenie obustronne nie jest ok? Przede wszystkim wyobraźmy sobie sprawę sądową, wyobraźmy sobie, że walczymy z drugą stroną w sądzie i mamy wspólnego prawnika. Pytanie, będziecie zadowoleni, że prawnik raz pomaga jednej stronie, a potem pomaga drugiej stronie? Czy równie chętnie obydwie strony zapłacą wynagrodzenie temu samemu prawnikowi, wiedząc komu się ile należało? Czy na pewno obie strony będą zadowolone? Druga rzecz, kwestia kupujących. A dokładniej tego, za co tak naprawdę płaci kupujący, bo niejednokrotnie płaci za to, że mógł obejrzeć mieszkanie, że mógł je po prostu kupić i nie czuje żadnej wartości od pośrednika, za co tak naprawdę mu płaci, bo obejrzał, kupuje, płaci. Trzecia rzecz, poufność, czyli sprzedając swoje mieszkanie, pytanie, czy możemy przekazać wszystko takiemu pośrednikowi, skoro dostaje wynagrodzenie też od drugiej strony transakcji, czy na pewno możemy mu powiedzieć, że nasze minimum, przykładowo, to 50 tysięcy mniej niż cena ofertowa, czy na pewno nie zostanie to wykorzystane przeciwko nam? To już odpowiedzcie sobie sami. Przede wszystkim przy wynagrodzeniu jednostronnym to pośrednikowi zależy na tym, żeby uzyskać dla Was jak najlepsze warunki, bo to Wy mu płacicie jego wynagrodzenie. Wy go zatrudniacie i Wy mu płacicie. Druga rzecz, mając odpowiedniego pośrednika nieruchomości, przeprowadzi ten proces sprzedaży w odpowiedni sposób. Dodatkowo, mając kilku zainteresowanych, w odpowiedni sposób przeprowadzi te rozmowy z kilkoma osobami, odpowiednio poprowadzi negocjacje tak, aby uzyskać dla Was jak najlepsze warunki, przede wszystkim warunki finansowe. Niejednokrotnie, mając duże zainteresowanie, dobry pośrednik uzyska dla Was warunki albo ceny ofertowej, a zdarza się, że i nawet warunki ceny ponad ofertowej, co mogę potwierdzić z autopsji. Tak więc dajcie znać, jak Wy myślicie, jak Wy sądzicie, jakie Wy macie zdanie na temat wynagrodzenia dwustronnego. Bardzo jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Dajcie znać w komentarzu, możecie pisać, jakie macie pomysły na następny materiał. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!